No hej, ale sobie wymyśliłam, że przyjdę się tutaj umalować. Muszę sobie wziąć szampon taki, wiecie co, albo tą płukankę, żeby kolor sobie dobry zrobić. I co, przyszłam, żeby się tu umalować, ale to jest słabo. Dobra, nieważne, nie mam lusterka. Przypomniało mi się, że ja wyrzuciłam lusterko, to chyba, które mi pękło. No, a tak pomyślałam sobie, że sobie przyjdę, umaluję się, więc będę się malować chyba tutaj do was. Wyjęłam już jaśniejszy podkład, bo tamte już są za ciemne. Oskar jest chwilowo w pokoju, w kuchni. O. Siedzi sobie, coś tam robi, rysuje. A ja pomyślałam, że przyjdę, coś pogadam. Mam takie tutaj znalazłam. Właściwie zastanawiam się, bo to nie było moje. Co to było? Chyba były cienie tutaj. Nie wiem, takie welurowe. Także przejęłam, bo to miało iść do wyrzucenia, a ja mówię, ojej, tu jest lusterko, on się przyda. Jejku, jak ja okropnie wyglądam. No dobra. Muszę się trochę ogarnąć. U nas już są przymrozki, już zima daje znać o sobie, że przychodzi. No, nie wiem, czy ja jeszcze wstawię ten niby make-up. Make-up on and no make-up, bo taki, wiecie. No. Taki codzienniak. Strasznie mnie tu wysypało. Zastanawiam się od czego. Czy ja coś zmieniłam? Właśnie nic takiego nie zmieniłam, żadnego z kosmetyku, żeby mogło mi je wysypać. Ale to chyba, wiecie, no, te zmiany hormonalne, co się tam u kobiet, no, raz w miesiącu. Dobra, czekajcie. No, dobra, musimy się jakoś posiłkować. Jejku, jakie mam tragiczne te włosy. Wyglądają, jakby były strasznie brudne. One nie są. No świeże też nie są, nie przesadzajmy. Ja nie jestem osobą, która myje codziennie głowę. Są osoby, które myją. Ja jakoś tak nie ten. Nie to, że nie myję wcale, nie? Jejku, mi się śmiać z mojej ręki. Ej, przyszłam do was z jakimś tematem i zapomniałam o nim. Jak się będę malować do was, to ja potem wyjdę taka łaciata. O, jaka jestem tu już, łaciata widzę. Nie wzięłam korektora. Nie wzięłam korektora? Ach, dobra, będę musiała zaraz iść. No dobra, o tak bokiem może będę. Tutaj do światła. I przy okazji będę sobie do was gadać. Mamy już. Co my dzisiaj mamy? No, listopad już jest, już taki trwający, bym powiedziała. Nie wiem, co się dzieje z YouTube'em, ale usunął mi parę subskrypcji. Paru dziewczyn, które oglądałam. I ostatnio, no co prawda nie wiem, czy to jest zasługa tego, że no, ostatnio byłam bardzo mało aktywna, bardzo mało czasu spędzałam na YouTubie, oglądając w sensie jakieś takie filmy innych dziewczyn, ludzi. I zauważyłam, że ostatnio chciałam spoglądać i patrzę, mówię, to mam odsubskrybowaną, ale nic nie odsubskrybowałam. Tutaj osoba tak samo. Tutaj sobie znalazłam po nazwie, bo mówię, nic mi nie wyskakuje, niemożliwe, żeby nic nie nagrywała. Potem patrzę, mówię, w ogóle mam nic zasubskrybowane. Nie wiem, o co chodzi. Co to się tam pozmieniało? Dobra, dzisiaj nie wychodzę, ale trochę się umaluję. Poza tym chcę dzisiaj nagrać haul ze Shein, bo już ta paczka leży. Nie, dzisiaj to będzie brzydki makijaż. Poczekajcie, idę po korektor. Nie wiem, czy wy też tak macie, że czasami wychodzi wam normalnie wszystko. Byle jak się malujecie, wyglądacie pięknie. Byle jakie kukuryku i wychodzi, jakie chcecie. A czasami im bardziej się staracie, tym to wychodzi marniej. Dobra, czekajcie, zastopuję i idę po korektor. Dobra, mam korektor. Co prawda taki bardzo przeciętny, marny i słaby w ogóle. Ten taki z kalendarza na Dragon Bell. No, marny jak nie wiem co. Dobrze, że już go mi zostało tylko tyle. Także, no chcę to wykończyć, bo... Tylko, no dobra, no jeszcze, no taki słaby, ale no wykańczam, bo wiecie co, no kurczę, ale zawaliłam sobie korektora. Cebulstwo mówi mi nie wyrzucaj, bo zapłaciłaś za to. Śmieję się, no ale to z drugiej strony, no wiecie, nie? No właśnie, ale dzisiaj czuję, że ten, a poza tym ten korektor z niektórymi podkładami waży się. To jest tragedia. Jak mam zważony korektor pod oczami, to tak okropnie brzydko wygląda, że to po prostu tylko nadaje się do zmycia. Dzisiaj będzie tak o niczym. Jak coś wam ten będzie na nudno, to możecie sobie przeskoczyć albo na inny film, albo na inny kanał, bo sorry. Nudne rzeczy też są w życiu potrzebne. Znaczy nie są potrzebne, ale są.
Dobra, to może pogadajmy o czymś, może pudru użyjmy teraz. Też nie chcę, żeby to długo trwało. No tak, co pogadałem może o vlogmasach przyszłych. Nie wiem o wszystkim. O matko. No dobra, leci dalej. No, jejku. Jak mi boli ta ręka. Ja jestem zła na siebie. Normalnie muszę sobie podtrzymać, bo ona jakbyś nie miała, nie ma siły. Podnieść się i tak utrzymać się. No, na szczęście w przyszłym tygodniu zaczynają się moje ćwiczenia. Zobaczymy, jak to pójdzie. Byłam u lekarza, to powiedział teraz od rehabilitacji, że ja mówię, że no pyta się, czy bo nie, ja on zapytał się, czy ja już powiedziałam, nie pamiętam. Ale widać, że to nie lekarz z powołania. Ja oczekiwałam czegoś innego, ale dobra. Wiecie, co są lekarze. Jeden lekarz, a inny. Lekarz, a lekarz. No i sama mówię, że mnie boli. On mówi, aha, boli. Ja mówię, no boli mnie, jeszcze już minęło tyle tygodni, 6 tygodni. A dalej mnie to ciągnie, rwie i tak. Dobra, ale mam jeszcze teraz konsultację z lekarzem takim swoim, ten co to operował i z nim bardziej porozmawiam, bo ten był od skazania rehabilitacji. Ja oczekiwałam, że on jakoś mnie zbada, że jakoś, no że on, bo wiecie, no to był, to jest doktor, który kieruje was na rehabilitację i on stwierdza, czy możecie już, czy nie. No on się stwierdzi, no to tylko tyle. No i co, ani mnie nic nie przebadał, ja trochę inaczej innego oczekiwałam. Tylko dał mi skierowanie na rehabilitację. Ja mówię, że moja ręka jest sztywna. Mówię, nie mogę jej podnieść. To znaczy, że dobrze zrobił. Nie, jak on powiedział, tak ma być. Mocno postrzywali po to, żeby się to nie ruszało. A teraz trzeba to rozruszać. Mówię, serio? No, czuję, że jest... Moja lewa robi się bardziej mocniejsza. Nie chcę się już jęczyć. No, bo to już jest nudne. Nie no, te włosy jakieś są tragiczne. Od tej pory, co byłam u fryzjerki, nie byłam u fryzjerki, co były fryzjerki tutaj i czesałam się, jakieś są w ogóle takie dziwne, ja nie wiem. I one mi czymś napsikały, no i tu mieliśmy wesele, w ogóle nic nie wspomniałam z wesela, ale nagrałam coś, ale dobra, olewka, na Instagramie coś tam macie. I ten, one mi coś tutaj napsikały i od tamtej pory ja w ogóle nie mogę domyć głowy, w sensie domyć, no myję głowę, wiecie, porządnie, ale tu ten przód, bo tu jakoś czegoś mi nasypały. I ja to myję, nie wiem, jak się coś robię sobie. Cały czas są takie dziwne dotyku. Dobra, dzisiaj wezmę, nie wiem, jakoś to domyję głowę, bo zaraz powiecie, że jestem jakimś brudasiem, włosów nie myję. Ej, dzisiaj nic nie usuwam, sorry. Jak coś będę mówiła głupiego, to znaczy, że dzisiaj mam taki... W ogóle mam taki chyba dzień dzisiaj. W ogóle wszystko stawiam tak, jak jest. Chyba, żeby na zaraz mi tu Oskar wpadł i coś by tam... Wszystko będzie tak, jak jest. Nic nie usuwam. Nic nie usuwam. No. Ej, plamę tu mam. Zabrakło mi podkładu tu. No dobra, poczekajcie, może sobie tutaj trochę powiązam podkład. Z drugiej strony. No to i tak mi opada, bo ja nie jestem w stanie sobie zrobić kucyka wysokiego. Uff! Nerwujemy to. Zobaczymy, co tam ten powie, doktorek. Dobra. Czy co, rozglądam się już za prezentami? Matko, jestem zła. Jak ja jestem ci zła? W ogóle mam cerę brzydką teraz ostatnio. Taką mam wypryszczoną. Takie, że one w ogóle nie chcą się zagoić. Lusterko wygląda, jakby było ze śmietnika, a ona i takie nie było. Po prostu było w szufladzie i za każdym razem był taki piórnik z suwakiem i tu. Nieważne. No, może być ze śmietnika, co z tego? To moja. Ej, miało być jęczące, ale nie wiem, że jest jęczące. No, nie? Muszę się malować lewą ręką. Dobra, pogoda jest piękna, słońce wyszło. Liście już popadały, mrozy przyszły, przymrozki takie, wiecie, oznaka, że idą święta, coraz bliżej świąt. Muszę powoli zacząć ogarniać prezenty. W sensie już część mam, a jeden myślałam, żeby taki był wspólny. Dobra. Okej, okay. A coś jeszcze chciałam powiedzieć, nie wiem. Nie wiem. Inhalacje zadziałały, mojego syna rozłączyło się. A ja dzisiaj gadam o dupie Marynie. Trochę się pomaluję, będzie pewnie 20 minut tego, że ja jęczę, nie wiadomo o czym. Jak tutaj tytuł dać? Nic o niczym. Coś o czymś, o niczym. Nie wiadomo co, po co i jak, dlaczego. Poduszki jeszcze są jesienne, ale ja wiecie, że ja już
Teraz mam paznokcie i ja chyba sobie zrobię już takie ciut świąteczne. Chociaż bardzo mi się podobają te takie z końcówką w panterkę. Wiecie, taki a la French, tylko panterka. Ale do różowego nosa. Osoby, ty wygodasz, jestem chora. Nie, kurde, nie lubię tego, po co to robię. Dobra, chyba tu ktoś mój idzie. No właśnie, chyba sobie zrobię jakiś taki klimat świąteczny. W sensie może jakieś czerwone. No bo potem zanim zrobię kolejne, to potem już będzie w Legmasie jakieś żółte czy zielone. Nie wiem, ja to mam różne pomysły na paznokcie. Ale nie, jakieś takie czerwone chyba sobie wezmę. O, zdjęłam sobie dwa razy oświetlacza. No bo... Wow, ale nie użyję tego mojego starego, który jest w połowie wykruszony, a w połowie jest dobry. Jak mi się tęskni za jedną rzeczą. Słucham. Słucham Ciebie. O, zobaczył się, śmieje. Ha, ha, ha. Nie, nie, nie. Co Ty chcesz? No dobrze, to siadaj tu na łóżku, ok? Tu? Ubrudziłeś się. No. Masz, idź sobie do lusterka. Zobacz, tam masz lustereczko. Proszę, wiecie, jak mi się tęskni już za bieganiem. Jejku, już mam ponad miesiąc przerwy. Ale już czekam, nie wiem, teraz tylko w jakiś wolniejszy dzień, żebym mogła, wiecie, smerfy moje z kim zostawić. I sobie wyskoczę. Znaczy smerfa jednego, bo drugi to ze mną chodzi zawsze. I ten. Idę. Ej, zobaczcie, jak to jest. Weźmiecie tak. Są wory. Weźmiecie tak, jest git. Tej nocy nie ma co narzekać, bo ładnie spał. Prawie bardzo ładnie spał. Czekajcie, muszę do niego. Dobra, jestem. No. Ej, co? Czym ja tu konkretnym gadam? A miałam taki fajny temat, co opowiadamy. Idziesz tutaj? Tak. O, to teraz idziesz, wstrząsy będą. Teraz to? Będą, ale to mamy malowidła, nie dotykamy, zgoda? Okej, bo ty psujesz. Teraz będzie... Będziemy malować rzęsy. Ej, to dobry pomysł, jak ja mam rękę. A wiecie, jak ja maluję? No właśnie tak. Ale to nie są śrubki, zostaw mi ten pędzelek. Idź sobie tam do stolika, kręć śrubki. Do samochodu, ale do moim pędzelkiem, serio. No dobrze, już, idź proszę tam. Ja nie mam się cierpliwości, ja czasami marzę o tym, żeby być sama. Sama zamknąć się w jakimś pokoju i być sama. To jest często też tu. A wiecie, jak się maluje w łazience? Tam jest taka półka, żeby umalować rzęsy prawą ręką. To właśnie kładę tą rękę na tej półce wysoko i jestem w stanie... Rzęsy to wiecie. Ten kucyka sobie zrobić. Bo się nie proszę kogoś, żebyś mi zrobił. Bo wiecie, ktoś też pomyśli sobie, o ile to trwa, jesteś cho, coś cię boli, boli. Im dłużej coś kogoś boli, tym inni wiecie, jak to jest. Już się z tym nudzą, już myślą, że udajecie. O, tu ten. Na podłodze będę malować rzęsy. O kurde, bo tak to tą ręką. Zawsze musiałam, wiecie, umasałam zawsze te lewe oko. Albo lewo malowałam, a to lewe oko, rzęsy. No dobra, rozmazałam się. Jejku, ja zawsze się rozmazuję. Jakiś włos mam. Nie chcę mi się brwi domywać, nie domywam. Staram się ich nie umalować. A zaraz się marzę nos. Dobra, no i tak się rozmazałam. Tragedia. Czekajcie, co ja mogę zrobić od Świętego Mikołaja, bo mamy listę, no i ja tam miałam napisać, co chcę. Ale nie, no już się rozmazałam. Dobra, do czego są pacierki? No masz rower. No i co teraz z tym rowerem? No. Poczekaj, masz to wyschnie, a potem są... Ej, rozłączyło się, znaczy, że ja już tyle nudnych rzeczy gadam. No nie wiem, czy mam to stawiać. Trudno takie przynudzające. Nuda, wieje nudą. Nic o niczym, coś o czymś. Taki będzie tytuł. Dobra, niech to przez nie, potem wytrę, bo potem pościeram się. Koło. Zobaczymy, jak mi pójdzie nagranie tego. Ale mus to malowane podkładem. I tak przejdziemy na granie Shane'a. Pewnie też tak. A, jeszcze coś tam perfumuj. 122 albo 122. Dobra, kliknijmy się raz, dwa, trzy, cztery. Hop, 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 hop.
Nie wdychamy. Nie, to mamy psik. Ty nie. Ja. Ty nie. Ojej, jak mocno pachniesz. Ja. Starczy. No już. No już masz i na brzuszku. Cyk. O matko, Oskar, będziesz pachniał mocno. No już, nie pokazuj brzucha. Już na brzucho się nie ten. Pędzelek na brzucho, szalałeś. A gdzie jest mój pędzelek drugi? Wziąłeś wszystkie? Mamy dwa. Dobra, mam wszystkie. Dobra. Gdzie jest ten młotek? Już, bierz młotek. Do młotka. Ala. To. To mam. Tu. Malować mam twoje brzucho pędzelkiem do rozświetlacza? Esy, florecy, już starczy, nie, bo to moje. Już, Asio. Nie, to moje kosmetyki popsuli, to mi wszystko, połowę rzeczy. Popsułeś ty, Nikola, masz tu, zobacz. Zobacz, uwielbiam takie rzeczy, że nie mogę czegoś zrobić. O! O! Chyba starość wstryka. Co ci mam dać jeszcze? Już nic nie mam dla ciebie. Mamy świecie? To czekaj, masz, tego mi nie będzie szkoda, jak popsujesz. Co chcesz, Ada? Daj to puszczać świat, żeby oglądali to ci, nie, którzy myślą, że nie wiem, że oglądają, a oni udają, że nie oglądają, a oglądają i potem gadają, a się śmieją. Niedługo będzie dycha, dziewczyny, chłopaki, klik, subskrypcja, czekam do tej dychy, jeszcze zostało parę. No jeszcze trochę i będzie dyszka, więc czy damy radę zrobić do końca roku 10 tysięcy, żeby wybiło? Gdybym była taka, wiecie, ale mam teraz białe usta, strasznie podkład mi się zmieszał z tą pomadką. Muszę po chusteczkę. Oskar, daj mi chusteczkę, pod stolikiem jest. Pod stolikiem chusteczkę daj mamie. Gdybym była taka, wiecie, przejmująca się, no chusteczkę mamie, no ty też masz katarek. To pewnie bym nie wstawiła, bo potem bym, bo wiecie, no co inni powiedzą, ocena innych, będą mnie oceniać i w ogóle, ale zresztą tak zawsze oceniają, więc to mi obchodzi. Dziękuję. Drugą daj dla siebie. Noska wytrzymy. Ale wiem, że też są takie osoby, że na przykład czegoś nie zrobią, zobaczcie do podkładu, że czegoś nie zrobią, bo co powiedzą inni? No co powiedzą? No tak czegoś nie zrobi się, to i tak powiedzą, ale nie baba, aż tyle. Baba. Baba, uwaga baba. No. No dawaj. No dawaj. Okej, uwaga gile, ale takie życie. Lepsze te gile niż wyciąganie. Nie? Ja już się cieszę, że jesteśmy na takim etapie, że może umie wysmarkać nosa, bo jak nie umiał, to ja musiałam mu go wyciągnąć. Czysta chusteczka, nie niszczymy, zostawiamy. Śmieję się. Dobra. Jeszcze raz słynął. O, może to sobie zaraz zetrę. Ale mamy nie maluj. Idź do lusterka, siebie umaluj. Masz tego. Niuniu maluje tam lalkę, Miśka, nie wiem, nie mnie, ja już się umalowałam, zobacz jak ładnie wyglądam. Tu mam, nie tam, że on to, odejdź, uszerką mi zrobił. Kurde. A sobie tutaj... Ej, nie chcę zejść. Ulera. Musiałam zrobić, jak to przypudrowałam. Dobra, pójdę do łazienki, jest to ogarnę. Oj, bo co powiedzą inni? Rozłącza mnie, to chyba 40 minut trwa. Co powiedzą inni, jak zobaczą, że się źle umalowałam albo że gadam bzdury? Może powinna mi się ładnie uczesać, umalować perfekcyjnie. Myślałam, że mam tu dziurę, a nie. Ale... Co mi obchodzi, to co oni mówią i tak się pewnie tego nie dowiem, a jak się dowiem, to i tak mi to wisi i powiewam. Nie? Po co marnować życie, żeby się przejmować, co inni powiedzą? Ale mam piękny mróz. Dobra, jeszcze raz. Więc, hej, hello! Hello! Idę uczesać włosy od prawie, nie wiem, ilu tygodni. Chyba, no tak, bo to minie teraz 6 tygodni. Chodzę w tej samej fryzurze, tęskni mi się, że moim kukuryku już. Ale wiecie, że jak malowałam się na wesele, to tak. Tu miałam odbite coś czarnego, nie wiem, czy cień opłat jej, czy coś. I ja widziałam cały czas tą czarną kropkę taką. No ja nawet mi przymalowała, czy spełniła moje oczekiwania makijażowe? No. Pięknie. Ale spoko, zostawiłam to dla siebie. Było... Tak fajnie będzie. Było sobie jak było. No,
I tak kończymy makijaż. Dobra, bo w oko mi wsadzisz. Patrzę sobie, jak mam zobaczyć, jak wyglądam, ale brudna. Jak wygląda. Mówię, czy może pani mi to zmyć? A to nie jest pieprzek? Ja mówię, nie, to nie jest pieprzek. Ja tu pieprzyka żadnego nie mam, takiego czarnego. Mówię, to jest cień opatrzny. No po co łamiesz? Dawaj te drugie, dobra. No i co? Ja zawsze mam jakieś... Poszłam z takim czarną plamą. Taką jak ta, tylko że tutaj była lekko przepudrowana. Jak to pieprzyk? Widzisz teraz, że pieprzyka nie ma. Mucie. Idzie mi inhalację robić. Dobra, kończę, bo będzie 40 minut. Myślałam, że nie nagrywa się moje gadanie. No! O, bo nie się dzieje. Czasem jak przywali, to potrafisz. Dobra, idę czesać znowu się na moją pieprzykę. Mama mia. Cztery. No! Dobra. Pa, pa, pa. Buziaczki 102. Drugi papa. Papa kochani. Powiedz tak. Jak była mała, mówiła papa kochani. Powiedz papa kochani. No powiesz czy nie? Da! Słyszę jak trzęsie. Dobra. Matko droga, ty jesteś straszny. Ja boję się, że mi oko czasem możesz kiedyś wyjąć. Raz jak mi wsadził palca do oka, to tak mi wsadził, że przez cały dzień miałam mgłę. Na jednym oko ostrość, a na drugim mgłę i tak zastanawiałam się, czy mi czegoś nie uszkodzi. Mówię, zaczynamy przez noc. I na szczęście na drugi dzień, a to zrobił mi rano, więc przez cały dzień miałam taką plamę, mgłę. I na szczęście rano jak wstałam, to już widziałam ostro. Bo strasznie to się widziało, normalnie jakbym, nie wiem, coś miała na oku. No dobra. Do zobaczenia, kochani. Ej, widziałam kalendarz taki olbrzymi, Lindy. I tam były pełnowymiarowe cukierki, w sensie czekoladki. To takie całe pudełko z Lind, czekoladek, pudełko. Ale ciekawe, tylko że... Dobra, o 100 minut, gadanie o marynie. Mówię, czekajcie. Udajmy, że mamy świeże włosy. Teraz to skąpieli. Do zobaczenia. A gdzie tu?